Witam jeszcze raz gorąco Panie wszystkie. Składam Wam najserdeczniejsze życzenia ode mnie, żeby spełniły się Wam najgorętsze, takie najbardziej sekretne marzenia. Witam też Panie tutaj, które są w tyle. Są Panie, które będą nam tutaj towarzyszyć. Witam władze gminy, witam Pana Wójta. Drodzy Państwo, kobiety. Ach, te kobiety. Bez tych kobiet nie byłoby w ogóle życia. Podobno, że kobieta jest dodatkiem do mężczyzny, ale ja uważam, że jest w ogóle odwrotnie. To mężczyzna jest dodatkiem do kobiety. To kobieta jest matką, to kobieta jest babcią. Ach, to kobieta jest żoną. Wszystko ta jedna osoba. Dobry wieczór Panią. Witam Was bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że drugi raz mam to ogromne szczęście spotkać się z Wami i spotkać się z Wami tak licznie przybyłymi na dzisiejsze nasze spotkanie. Aż jestem nieco zaniepokojony, czy podołamy wyzwaniu, ponieważ artyści zawsze się starają. Artystów mobilizuje i myślę, że w dniu dzisiejszym będzie również tak, żebyśmy mieli przekonanie, że chcecie do nas tutaj w dniu Święta Pań przychodzić i chcecie się z nami spotykać. Ja niezmiernie się cieszę, że takie święto możemy organizować w wydaniu gminnym. Wiemy doskonale, jak ważne są Panie w pracy, w domu, w codziennym naszym życiu. Mam tu na myśli tą brzydszą część, czyli Panów. I to, że możemy dzisiaj dla Was ten wieczór zorganizować, to naprawdę wspaniała sprawa. Ja osobiście bardzo się z tego cieszę i czuję się wręcz wyróżniony. Mam nadzieję, że to, co zaprezentujemy, spowoduje, że spędzicie miło ten wieczorny czas. Ja pozwolę sobie jeszcze, jak mi tutaj prowadzący pozwoli, z życzeniami troszkę później, a teraz już chciałbym na chwilkę poprosić Pana Przewodniczącego, który jest równocześnie artystą. Chcielibyśmy w imieniu władz samorządowych gminy Inowłódz bardzo, bardzo gorąco Panie pozdrowić i życzyć miłego wieczoru. Zdjęcia.
sobą nie śpią. O, a pamięć to umie. Jakże o tym zapomnieć, jak pamięci to zatrzeć, milczeć przy tobie i patrzeć. Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Czy ja mógłbym serce złamać? I tępe, gdy się spadza, zmienia w dramat. Nie mam w kąt. Czy te oczy mogą kłamać? Ale stąd. A kiedy się czasem w życiu uda kobiecie z przyszłością, mężczyźni po przejściach, kąt wynajmują gdzieś u ludzi i łapią trochę szczęścia. On zapomina na noktę dziewczyny z bardzo długimi nogami, co wracają nad ranem nie same, woli ciszę z radzieckim szampanem. Przyjdzie zapomnieć i w pamięci to zatrzeć, lepiej milczeć przytomnie i patrzeć. Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Czy ja mógłbym serce złamać? I tępe, kiedyś to zrozumiesz sama, to był błąd. Czy te oczy mogą kłamać? Ale stąd. Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Czy ja mógłbym serce złamać i tępe, kiedyś to zrozumiesz sama, to był błąd. Czy te oczy mogą kłamać, ale stąd. Thank you.
Nie chcę.